7 kwietnia to bardzo ważna data z punktu widzenia każdego mieszkańca Słubic. To właśnie tego dnia będziecie Państwo decydować, który z kandydatów będzie reprezentował nasze miasto przez najbliższe lata. W związku z wyborami samorządowymi Horyzont TV we współpracy z Słubice24.pl będzie realizować debatę kandydatów na burmistrza Słubic. Debatę będziecie mogli Państwo zobaczyć w sieci kablowej Vectra i Multimedia na dekoderach cyfrowych na kanale 140 i na dekoderach Smart na kanale 40. Równolegle transmisja będzie realizowana na naszym profilu na Facebooku oraz na naszym kanale YouTube Horyzont TV. Dzięki współpracy z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kolegium Polonikum w Słubicach debata będzie realizowana tu w Auli Kolegium Polonikum. Spotkamy się tutaj z 4 kandydatami. Marzeną Słodownik, Mariuszem Olejniczakiem, Sylwią Szary oraz Ryszardem Pawlukowskim. To właśnie oni tego dnia będą odpowiadać na pytania mieszkańców Słubic. Debata będzie składać się z 3 bloków. Pierwszy blok są to pytania ogólne, które mieszkańcy kierują do naszych kandydatów. Każdy z kandydatów otrzyma to samo pytanie i będzie musiał na nie udzielić odpowiedzi. Drugi blok jest to pytanie kandydata do kontrkandydata. Kto komu zada pytanie, dowiemy się w formie losowania tuż przed debatą. Trzeci blok natomiast jest to swobodna wypowiedź każdego z kandydatów. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania debaty 2024 na żywo 2 kwietnia o godzinie 18 na wszystkich platformach Horyzont TV.